Szczęść Boże, witamy serdecznie z ogrodu Domu Księży Emerytów Archidiecezji Częstochowskiej. Tutaj spotykamy się z księdzem Marianem Wojtasikiem, który w tym roku przeżywa 98. rocznicę swoich urodzin i 68. rocznicę święceń kapłańskich. Tutaj będziemy rozmawiać z księdzem Marianem o historii jego powołania, o ciekawych wydarzeniach z jego kapłańskiego życia, a także o znajomości księdza Mariana z najpierw księdzem, potem biskupem i kardynałem Karolem Wojtyłą, o tym, jak spotkali się w seminarium i o tym, jak potem ta znajomość się rozwijała. Zapraszamy. Jak się zaczęła ta historia w seminarium, historia powołania kapłańskiego i potem pierwsze lata kapłańskie? W 1938 roku, po maturze, do seminarium do Łodzi. I jeden rok byłem tam, ale to 1938 rok. Wakacje żeśmy się jeszcze spędzali na powietrzu, a potem Niemcy wygonili. Więc jak się skończyła wojna, no to mówię, wracam, nie? Przerwali mi to. Cały rok miałem za sobą, tak? I z tymi szczepniami potem pojechałem do Częstochowy, ale Częstochowa seminarium w Krakowie. I stąd poznałem Wojtyłę. Byliśmy wspólne wykłady. On był na piątym, ja na drugim. On poważny, a koledzy jego to rozbrykane, takie głupole, takie przeróżne. Ale Wojtyła skupiony, albo różaniec, albo święty Jan od Krzyża czytał. Siedziałem za nim chyba że 2 semestry, a potem za nim, a potem w innym rzędzie, ale naprzeciwko. I właśnie jest kolokwium. Wojtyła wstaje i mówi: przepraszam księdza profesora, to Różycki był chyba, nie jestem przygotowany. Mieliśmy zebranie bratniaka, a tak zawsze przygotowany. Nie tak jak ja, u mnie różnie bywało. Więc święcenie kapłańskie, kapłaństwo przyjąłem w Krakowie, w kaplicy seminaryjnej. Pierwsza msza święta na Jasnej Górze w kaplicy. Gdzieś ty się tam porwał, ludzie. No przecież no gdzie to? Wojtyła jak odprawiał pierwszą mszę świętą, to w podziemiach na Wawelu. Jakby ksiądz kanonik mógł powiedzieć o swoich takich początkach kapłańskich, gdzie była pierwsza parafia, jak ksiądz tam pracował, jak to wyglądało wtedy? Kolega Stefanek, a nie żyje już, Marianek, ucz się, a pójdziesz do kościołówek. Matka mieszkała była w Łodzi. I byłem tam w Łodzi, ale tam coś odprawiałem do jakiejś grupy, jakiejś tam wakacyjnej czy innej. I wezwanie do szewierza, do dziekana i korzegłówki. Był proboszcz Ciempka i nasze przywitanie było takie: a uśmiecha się, będzie dobry. Tak bym przywitał. Jak wtedy wyglądała praca duszpasterska księdza na tej parafii? Więc nauka religii w szkole, ale krótko. Potem już przy kościele, no msza święta rano, nie było popołudniowych zajęć jeszcze wtedy. Msza święta, no i co miałem te, jak skończyła się religia w szkole, no to przy kościele. Przychodziły dzieci do tego. A jak się rozwijała ta znajomość z Karolem Wojtyłą? Potem jeszcze spotkaliście się, jak opuściliście seminarium? jak weszli, jak on został biskupem, tak, no to u niego były zjazdy. On decydował, kiedy pojedziemy, no, kiedy na to spotkanie. Co roku w Rzymie, w Watykanie, tam byśmy się spotykali. Właśnie dlatego na tym ostatnim spotkaniu powiedział do mnie, będę się modlił za parafię Choroń.